Jak nauczyć się skutecznej strategii zarabiania na Bitcoinie oraz altcoinach? Podsumowanie tygodnia możliwości edukacyjnych i sygnałów dostępnych na forum edukacyjnym Mr. Advice, czyli porozmawiajmy na temat możliwości edukacji i zarabiania na rynku kryptowalut od samego początku Twojej przygody z rynkiem kryptowalut. Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. W dzisiejszym materiale, jak co niedzielę, porozmawiamy na temat możliwości edukacyjnych oraz zarabiania na rynku kryptowalut, jakie daje forum edukacyjne Mr. Advice, czyli edukacja skutecznej strategii oraz zarabianie podczas Twojej edukacji dzięki wiedzy traderów dostępnych na forum. Za chwilę przejdziemy przed ekran komputera, porozmawiamy na temat skuteczności sygnałów i kilka zdań na temat skutecznej strategii, którą ja się posługuję na rynku kryptowalut, którą możecie zresztą sami zaobserwować podczas moich analiz w poniedziałki, środy i piątki, kiedy analizuję rynek Bitcoina, Ethereum oraz w piątki, kiedy analizuję wybrane przez Was altcoiny. Sami widzicie, jak ta strategia, której nauczyłem się sam osobiście właśnie na forum Advice, na forum Mr. Advice, daje właśnie możliwości zarabiania skutecznych, wejść w pozycję tak naprawdę na każdym rynku finansowym, nie tylko na rynku kryptowalut. Także lecimy przed ekranem komputera i zobaczmy, jak wyglądała skuteczność sygnałów od naszych traderów oraz zobaczmy, jak wyglądały analizy i moje pomysły na trade dostępne dla moich partnerów edukacyjnych, czyli dla osób, które dołączyły do forum właśnie z mojej strony i są w moim zespole. Także lecimy, a ja się już wyłączam, bo wchodzę w coraz gęstszy las palmowy. Piękny ocean. Pozdrawiam Was z Kostaryki, ale lecimy już przed ekran komputera. Okej, także lecimy z tematem, sprawdzimy od tego, jakie altcoiny poszliście, abym przeanalizował w dzisiejszym materiale. Przypominam, że w piątek poprosiłem Was o to, abyście napisali 3 altcoiny, jakie chcielibyście zobaczyć właśnie w dzisiejszym filmie. Przypominam, że w piątki widzimy się z analizą rynku kryptowalut, z analizą rynku altcoinów, które Wy wybieracie, więc piszcie w komentarzach, jakiego alta chcecie zobaczyć właśnie w piątkowej analizie. Natomiast dodatkowo chcę analizować dla Was altcoiny, ponieważ widzę, że jest bardzo duże zainteresowanie z Waszej strony altcoinami i w każdym materiale w poniedziałek, w niedzielę, w poniedziałek i środę będę analizował dodatkowo dla Was 3 altcoiny, te, które są odpowiednio również tutaj skomentowane. To, o czym prosiłem, czyli dodany hashtag, nazwijmy to numerem zainteresowania danego altcoina, czyli jeżeli ja, Bolek, chcę Litecoina, pisze hashtag LTC, jeżeli Frania chce również altcoina i widzi, że te LTC już było, to pisze 2, hashtag LTC, w ten sposób widzę, jakie jest zainteresowanie danym altcoinem i w ten sposób sprawdzimy właśnie 3 altcoiny, które wybraliście do dzisiejszej analizy. Zobaczymy sobie również standardowo, jak co tydzień podsumowanie tygodnia możliwości edukacyjnych oraz sygnałów dostępnych na forum Mr. Advice, czyli miejscu, gdzie możecie nauczyć się skutecznej strategii oraz macie możliwość korzystania z sygnałów od naszych traderów dostępnych na forum, zarówno te lewarowane, czyli te, które gramy z dźwignią na wzrosty i spadki, jak i te sygnały na spot. Zaczniemy od podsumowania tygodnia możliwości edukacyjnych, czyli macie możliwość korzystania z sygnałów, jak i właśnie mówimy tutaj o edukacji, przede wszystkim o edukacji. Ja stawiam jak najbardziej na edukację, ponieważ inwestycja w wiedzę wypłaca najlepsze odsetki, co zresztą możecie widzieć po moich analizach i ich skuteczności, gdzie pokazuję Wam właśnie elementy naszej strategii, której nauczyłem się właśnie na forum i sami widzicie, jak ta analiza oparta właśnie o tą strategię jest skuteczna. Także to jest najważniejsze, abyście potrafili samodzielnie w przyszłości na tym rynku zarabiać, analizując samodzielnie właśnie rynek, a w międzyczasie macie możliwość korzystania z sygnałów od naszych traderów. Również moi partnerzy, czyli osoby, które dołączyły do forum właśnie z mojej strony, dowiadując się ode mnie o tych możliwościach, mają możliwość również dołączenia do mojej prywatnej grupy, gdzie ja dzielę się swoimi pomysłami na trade oraz swoimi analizami, których nie znajdziecie tutaj na YouTubie ani na platformie TradingView, na której również publikuję swoje analizy. Ok, także zaczynamy od sprawdzenia skuteczności w tym tygodniu sygnałów od naszych traderów. Następnie przejdziemy do analizy tych 3, a prawdopodobnie 2 altcoinów, które wypisaliście, ponieważ jeden jest zbyt świeży, żeby go przeanalizować, ponieważ wyszedł dopiero w ciągu ostatnich kilku dni na rynek i jeszcze ten wolumen nie jest odpowiedni, chociaż rzucimy sobie na niego okiem i zobaczymy, jak to wyglądało. Ok, także przechodzimy na moją stronę łukaszpachowski.pl. Tutaj macie informacje o forum, cennik, jak zacząć, wszelkie informacje na temat forum, co dostajecie w danej subskrypcji, jak wygląda kurs. Macie tutaj również instrukcję wraz z kodem rabatowym, jaki dla Was przygotowałem, ważnym przez 48 godzin
od rejestracji na forum. Więc przechodzimy sobie do zakładki sygnały i mamy tak, mamy dwóch traderów, jeżeli chodzi o sygnały na grupie VIP oraz produkt altruiści, gdzie mamy sygnały na wzrosty i spadki oraz sygnały spot. I lecimy dalej, lecimy sobie na kwiecień. Dziś również sobie tutaj zobaczymy, jak wyglądała skuteczność, jeżeli chodzi o autotrading, ponieważ właśnie w tych sygnałach, które tutaj wrzucam dla Was, może nie o tyle co sygnała, tylko tej skuteczności, którą sprawdzamy, również są sygnały manualne, jak i sygnały na autotrading. W międzyczasie mała zmiana otoczenia, ale internet na tarasie bardzo słabo chodził i długo się wczytują strony, więc przeniosłem się do salonu i sprawdźmy, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o sygnały dostępne dla użytkowników naszego forum w tym tygodniu. Mamy 29, 25, tak, to był ten tydzień. Mamy pierwszy sygnał manualny na Bitcoinie, zaliczone 3 take profity. Bardzo dobry tydzień, jeżeli chodzi o sygnały od naszych traderów. Zeszły tydzień był kiepski, ten był bardzo dobry i mówię Wam o tym zawsze, czy jest dobrze, czy jest źle. Pokazuję Wam wszystko, jak to wygląda. Zobaczymy Bitcoin. Tutaj również 2 take profity zaliczone, kolejny sygnał na Bitcoinie. Później mieliśmy sygnał na spot, zaliczone 2 take profity również. Kolejna pozycja również manualna na spot, 3 take profity zaliczone. Zobaczcie, 300% z tej pozycji można było zgarnąć. Tutaj na spocie również można było zgarnąć 800 przy zamknięciu pozycji na ostatnim take profitie. Na pewno cena w tym momencie zrealizowała 2 take profity, także bardzo dobre zyski, jeżeli chodzi o ostatnie sygnały dla naszych użytkowników, dla użytkowników forum. Kolejny sygnał manualny od Michała. Tutaj mamy take profit pierwszy. Kolejny take profit pierwszy również zaliczony. Tutaj pozycja jest w grze. Mamy pozycję również w grze. To były te manualne. Jeżeli chodzi o auto trading, czyli o bota, który automatycznie traduje, który jest podłączony do naszego tradera, który wrzuca te sygnały, ponieważ nie jest to typowy bot, tylko nasz trader podłączony do systemu. Mówimy to na to właśnie bot, w cudzysłowie oczywiście. Jest to auto trading, Litecoin, 2 take profity. Mieliśmy Ethereum take profit pierwszy w tym momencie i na tą chwilę tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten tydzień. Także wszystkie pozycje zamknięte na tą chwilę na plusie. Bardzo dobry tydzień, także brawo dla naszych traderów. Jeżeli chodzi o produkt altruiści, tutaj również było kilka pozycji. Nie wszystkie jeszcze zostały zamknięte, natomiast przeanalizujemy sobie to, co było wrzucone i zobaczmy, jak to wyglądało. Pierwsza pozycja w tym tygodniu, Ethereum na wzrosty, na dźwigni. Mamy potem kolejną pozycję BZRX, take profit pierwszy. Mamy kolejną pozycję SXP, take profit pierwszy. Tutaj mamy kolejną pozycję, jest w grze. Mamy kolejną pozycję, jest w grze. Mamy kolejną pozycję, take profit pierwszy. Pozycja w grze, BLZ, take profit pierwszy. Link, 2 take profity zaliczone. Lead w grze, ale tutaj chyba była pozycja zamknięta w okolicach wejścia, z tego co widziałem po komunikacie. Acro take profit pierwszy i pozycja na spot. SXP również zaliczyła take profit pierwszy, czyli również tutaj od tych traderów mamy kolejny tydzień zyskowny. Także bardzo ładnie to wyglądało w tym tygodniu. Zobaczmy sobie, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o moje pomysły na trade. W tym tygodniu było, można powiedzieć, że mało tych pomysłów na trade, chociaż moi partnerzy dostali 3 pozycje, 3 moje pomysły i 3 zostały zrealizowane zyskiem na wzrosty Bitcoina, na dźwigni, take profit pierwszy. Natomiast mieliśmy jeszcze tutaj 2 pozycje na spot, gdzie wyznaczyłem strefę, poziomy wejścia tutaj dla Liny i GRT i mamy 18% minimalny zysk. W tym momencie to jest 18% oraz 23-24%, jeżeli chodzi o Linę. Także bardzo dobry tydzień dla użytkowników naszego forum. Dodatkowo moi partnerzy dostali również ode mnie moje pomysły na trade, moje propozycje wejścia w pozycje. Także bardzo ładny tydzień. I przejdźmy teraz do analizy altcoinów wybranych przez Was, tych 3 altcoinów właśnie w dzisiejszym materiale. Szukałem Win, nie znalazłem Win, jeżeli chodzi o analizę tego altcoina. Z widzów kanału prosił o Bake, natomiast jest to świeży altcoin, widzę, i ciężko jest przeanalizować takiego altcoina, ponieważ jest mały wolumen i tutaj analiza za bardzo się jeszcze nie sprawdza. Natomiast tyle, co mogę powiedzieć, to mamy tutaj do wypełnienia imbalans
właśnie na tym poziomie i to może być potencjalny poziom wejścia w pozycję. Na tą chwilę możemy również wyznaczyć sobie zniesienie Fibonacciego. Widzimy, że jest tutaj okolica 78%. I tylko na tej podstawie mogę cokolwiek tutaj wyznaczyć, natomiast nie brałbym tego jakoś tak bardzo specjalnie pod uwagę. Widzimy, że Bake jest właśnie nowym altcoinem na giełdzie Binance. Była prośba również o Dogecoina. Zobaczmy sobie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Doge. Jeżeli chodzi o Doge, mamy tutaj poziom manipulacji oraz mamy imbalans do wypełnienia, więc to są ewentualne poziomy na wejście w pozycję z interwału jednogodzinnego. Tak, tak właśnie to widzę, jeżeli chodzi o Doge. W tym momencie zobaczmy, czy coś tam cena uzupełniła. Mamy dziwne te świeczki tutaj na Doge'u. Wiemy, że to jest spekulacyjny coin, lubiany bardzo przez Elona Muska i wypompowany zresztą przez niego kilka tysięcy procent. Pamiętamy to wszyscy. 500%, nie kilka tysięcy, 500% poszło w górę. Także bardzo ładnie wypompował. Niemalże wystrzeliła jakiego rakiety na Marsa. I kolejna pozycja, propozycja z waszej strony, to był Litecoin. Pamiętajcie, sprawdzam tylko te, które były prawidłowo oznaczone hashtagiem. I właśnie zobaczmy sobie, jak wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o Litecoina. W ostatnich materiałach, pamiętacie, w analizie altcoinów dawałem właśnie to wejście i cena stąd już nam zrobiła take profit wyznaczony w poprzednio, czyli 22%, to zostało już zaliczone. I jeżeli chodzi o ewentualny poziom wejścia w pozycję dla altcoina, to rozpoczęcie tej manipulacji byłoby tutaj, myślę, że dobrym wejściem w pozycję. Oczywiście pamiętajcie, że to, co słyszycie, to nie są porady inwestycyjne, a tylko i wyłącznie moja opinia na temat tego, co się dzieje na rynku kryptowalut. Ok, tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten tydzień, podsumowanie tygodnia oraz trzy wybrane przez Was altcoiny. Widzimy się jutro w analizie Bitcoina, Ethereum. Pamiętajcie również pod tym materiałem prawidłowo oznaczyć trzy altcoiny, jakie chcielibyście zobaczyć w jutrzejszym filmie, a w niedzielę widzimy się w podsumowaniu i analizie altcoinów, o których rozmawiamy tak naprawdę już od ponad 4 miesięcy, prawie 5 miesiącach, gdzie analizuję wybrane przez Was altcoiny. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał, zostawcie łapkę w górę. Miłego tygodnia Wam życzę, miłego weekendu Wam życzę. Niech Bitcoin będzie z Wami. Piona.